Dzień dobry moi drodzy startupowcy, witam was w 2018. Nie mam zamiaru przechodzić do podsumowania i analizowania, jestem mega zadowolony z poprzedniego roku, jestem mega zadowolony z YouTube'a, jestem mega zadowolony ze startupu i z tego co robimy jako firma, jestem mega zadowolony z wszystkiego i niech tak pozostanie, nie wchodźmy głębiej w szczegóły, liczę na to, że 2018 będzie jeszcze bardziej epicki, lepszy, bardziej zarąbisty, bardziej produktywny, bardziej. W ogóle nie lubię zagłębiać się w rzeczy, które były. Jakby wolę otwarcie patrzeć w przyszłość, z otwartą głową, z otwartymi oczyma. I tego mam zamiar się trzymać i zawsze się tego trzymałem i zawsze się będę tego trzymał. Nie skupiam się na tu i teraz, tylko na tym, co będzie. A mam nadzieję, że w 2018 będzie naprawdę dużo. Jestem bardzo, naprawdę bardzo wdzięczny, jeśli chodzi o poprzedni rok, za ten kanał i za to, że udało się zbudować tutaj takie community. Wydaje mi się, że bardzo fajnych ludzi, którzy oglądają to, co robię. I dlatego jakby to było też moim celem, żeby budować ten kanał bezwysiłkowo, bez takiego przymusu promowania go nam mocno wszędzie i tak dalej. Wszystkie artykuły, które pojawiły się w internecie na temat tego, co robię na YouTubie, były zupełnie naturalne, zupełnie organiczne, to znaczy jakiś dziennikarz czy ktoś, kto zajmuje się w danym magazynie, w danej gazecie, znalazł mój kanał sam z siebie, czy ktoś mu polecił, napisał o nim. I gdzieś ta informacja poszła dalej, ściągnęła kolejnych ludzi. Jakby i tu jesteśmy dzisiaj i za to jestem bardzo wdzięczny. I w ogóle jestem za taką właśnie spokojną, bezwysiłkową drogą budowania społeczności, kanału i w ogóle tego wszystkiego, co tutaj robię w internecie, co zacząłem tak naprawdę bardzo, bardzo niedawno temu. Jestem w ogóle jakby w tych klockach, jeśli chodzi o tworzenie kontentu dla siebie, przez siebie, jestem świeżakiem totalnym, więc powiem wam zupełnie szczerze, jakby dopiero dzisiaj uważam, że niektóre filmy, które są wrzucane przeze mnie, dopiero mają taką jakość, która jest w jakimś tam minimalnym stopniu akceptowalna przeze mnie, jakby wewnętrznie, że mówię okej, to jest spoko. Dlatego jakby celowo też nie kasuję poprzednich filmów. Chcę, żeby to wszystko zostało na kanale, chcę, żeby to wszystko sobie żyło własnym życiem, ale zobaczcie sobie, że jakby poprzedni rok i poprzednie wszystkie odcinki to jest nauka. I jakby pierwszy w ogóle wideo jakiekolwiek w życiu zmontowałem, zajęło mi chyba kilka dni, żeby w ogóle cokolwiek zmontować. Dzisiaj mniej lub bardziej skomplikowanego vloga jestem w stanie zmontować w godzinę do trzech i jakby ta nauka, która jakby jest za tym wszystkim, jest gigantyczna. Jakby teraz, od dnia dzisiejszego mogę powiedzieć, że kolejne odcinki będą lepsze. Jakby mam tego świadomość, że to cały czas jest nauka, cały czas to jest rozwój. Ale czasami chyba jak każdy, kto dąży do jakiejś tam perfekcji, może jestem za bardzo krytyczny wobec siebie, ale wydaje mi się, że to też jest dobre, że zawsze trzeba sobie stawiać wysoko poprzeczkę, ale żeby te ambicje, poprzeczka i te wyzwania też nie zabijały tej produktywności i tego, żeby jednak robić cały czas. A więc życzę wam również wszystkiego dobrego w nowym roku i żebyście zrealizowali swoje marzenia, swoje cele w 2018 i żebyście każdego dnia, każdego miesiąca odhaczali kolejne zadania i kurczę dążyli do tego, co chcecie, bo to jest ważne. Ja będę dążył do swojego i będę to jakoś, w jakiś sposób dokumentował na vlogu, więc trzymajcie kciuki, subskrybujcie, szerujcie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jeśli chodzi o 2018, to podzielę się z wami tylko jedną rzeczą, takim przemyśleniem, które już mam od dawna i które od dawna gdzieś tam staram się wdrażać i staram się go trzymać. Właśnie takiej bezwysiłkowej w ogóle drogi życia i tego życzę sobie w 2018, żeby YouTube, żeby biznes, żeby wszystkie rzeczy, które robię, praca, rodzina i tak dalej, znajomi, przyjaciele, jakby wszystko, co jest wokół mnie i co mnie otacza, żeby wszystko było bezwysiłkowe. Jednej rzeczy, której naprawdę się nauczyłem przez ostatnie lata, to, że im bardziej czegoś chcemy, to tym gorzej nam to wychodzi. Jeżeli coś bardzo mocno z czegoś chcemy i jakby mocno ciśniemy za wszelką cenę, żeby to się wydarzyło, stało i żeby nam się to udało, to najczęściej efekt jest odwrotny. Pewnie każdy z nas trochę tego posmakował. I zacząłem już jakiś czas temu w ogóle trzymać się takiej zasady w momencie, kiedy jakby zamknęliśmy agencję interaktywną i już nawet kawałek wcześniej. Zacząłem trzymać się takiej zasady bezwysiłkowego podchodzenia do rzeczy. Nie mówię tutaj, żeby to nie zostało zrozumiane, że mam wywalone na wszystko, jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby trzeba ciężko pracować, robić swoje,
pracować z pasją, z zaangażowaniem, ale pozostawić pewne rzeczy jakby, nie wiem, samoregulującemu się mechanizmowi. I powiem wam, że zainspirowała mnie też jedna książka, czytam sporo książek, w zasadzie mi nawet kumpel powiedział, że może byś dzielił się na vlogu. Staram się czytać, myślę, że nawet jak mam dobry miesiąc, to kilka książek w miesiącu. Wszystkie czytam po angielsku, taki nawyk sobie wyrobiłem i mega w ogóle daje to, jeśli chodzi o język, takie rozumienie. I jest książka, która, jeżeli ktoś się interesuje tematami japońskimi, samurajowie i tak dalej, The Book of Five Rings, i to jest książka pięciu pierścieni. Nie wiem, czy to przypadkiem po polsku się jakoś nie nazywa pięciu żywiołów. Książka jest o samuraju, który nazywał się Miyamoto Musashi, który tam jest w ogóle jakimś turbogigantem, jeśli chodzi o w ogóle sztuki walki i w ogóle wielką legendą, jeśli chodzi o historię i kulturę Japonii, ale jakby to zostawmy. W każdym razie gościu nie przegrał żadnej walki, wszystkich rozwalił w strzępy i wypracował sobie pewną w ogóle sztukę życia, sztukę walki, sztukę miecza. Będziecie mieli ochotę, to poczytacie sobie. W każdym razie jego jakby te filozofie i różne rzeczy, które są zawarte w tej książce i jakby które otaczają tą postać, związane są właśnie z takim bezwysiłkowym podejściem do życia. Polecam wam w ogóle tą książkę, przeczytajcie sobie, bo wydaje mi się, że jest fajną pozycją tak w ogóle do przeczytania. Jest fajna pod względem historycznym, jest fajna pod względem, jeżeli ktoś się interesuje jakimiś tematami Japonii, samurajów, wschodem, to wydaje mi się, że jest to fajna pozycja. I również każdy z was, podejrzewam, że znajdzie tam jakiś kawałek dla siebie. I wszystko związane z postacią Miyamoto Musashiego jest jakby związane właśnie z taką naturalną, bezwysiłkową ścieżką. I ja jakby staram się w taki sposób podchodzić do wielu rzeczy, również do biznesu od jakiegoś czasu, i powiem wam, że to naprawdę działa. Wiele razy miałem tak, że jak coś cisnąłem, tak mega cisnąłem na siłę, żeby po prostu zrobić, bo trzeba, bo musi się zadziać, to efekt był odwrotny. Więc Miyamoto Musashi, The Book of Five Rings, poczytajcie, zobaczcie. Nie jest też długa ta książka, więc myślę, że można sobie ją fajnie wchłonąć w 2018 roku. No dobra, żeby nie było też, że w styczniu się totalnie obijałem pod względem blogowym, przynajmniej w pierwszych dniach stycznia, to parę dni temu razem z moim kumplem Wojtkiem, którego już kilkukrotnie widzieliście na vlogach, i on zaprosił swojego kumpla Maćka, który jest turbo fajnym i znanym fotografem architektury. Wybraliśmy się na takie osiedle we Wrocławiu, które jest modelowym osiedlem z wielu względów architektonicznych i tak dalej, i tak dalej. Osiedle nazywa się Nowe Żerniki i ja sobie pokręciłem trochę fajnego materiału i pobawiłem się jednym fajnym obiektywem, który mam w swoim arsenale, i zobaczcie sobie architektoniczny Wrocław. Dzień dobry. Wojtuś, co my robimy na końcu świata, gdzie jest wielka dziura w ziemi? Zwiedzamy. Zwiedzamy koniec świata. We'll be right back.
Mam nadzieję, że wam się podobało. Chłopaki porobili trochę zdjęć na Instagram, ja się poszmędałem i pokręciłem, jak oni robią zdjęcia. I spędziliśmy mega fajnie czas, w szczególności, że jeszcze był mega słoneczny, fajny, sympatyczny dzień. Czasem trzeba zrobić coś kreatywnego dla siebie. Zlinkuję wam profil Wojtka i profil Maćka. Zobaczcie sobie, bo chłopaki robią naprawdę kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o zdjęcia architektury. Z Wojtkiem znamy się od wielu, wielu, wielu lat i jakby od zawsze jarała go mega fotografia. I możecie sobie zobaczyć, bo jeździł po całym świecie, robiąc zdjęcia właśnie różnych fajnych budynków z różnych znanych architektów w Polsce, za granicą, po całym tak naprawdę globie. Więc sobie popatrzcie i polajkujcie i wyślijcie trochę serduszek chłopakom. No i co? Zabierajmy się do roboty w 2018. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.